Hej, cześć, siemano wam wszystkim. Witam was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka wraz z Zatkiem oczywiście. I właśnie kontynuujemy jeszcze to zadanko od Rukara właśnie. Znaczy nie od Rukara, tylko od, można powiedzieć, od tego, jak on się nazywa. Kurde, tu śpią. A to nie ma jeszcze innego łóżka, czy coś takiego? Nie ma. Dobra, idziemy się przespać. Dwa razy. Znaczy, no dwa razy w dzień. Znaczy dwa razy, no. W łóżku oczywiście. I musimy wziąć właśnie wygrane pieniądze właśnie. Randolfa, czy coś takiego. Żeby Randolf wygrał właśnie ten zakład o picie tego piwa, czy coś takiego. Żeby on, wiecie, utrzymał się na nogach, a nie ten Rukar właśnie. Bo tam podużyliśmy ostatnio właśnie tę wodę właśnie. Tak jest, chyba tak. Tak, właśnie, żebym zamienił butelkę, właśnie tak jest, okej. No dobra. No i cóż, gramy dalej, co nie, w Gothiczka naszego ulubionego, którego powinniśmy skończyć, no, znaczy ja powinienem skończyć już bardzo wcześniej, znaczy bardzo wcześniej niż w, nie wiem, w grudniu skończymy go może, nie wiem, zobaczymy jeszcze, jak nam będzie się nie to źle grało. Się urządził. Jeszcze w to. Będę musiał dalej uważać na Rukara. Jak to? Lepiej, żeby nikt się nie dowiedział o jego małym konkursie. To źle wpływa na interesy. No dobra. Znasz go? Widziałem go już. Wynajmował kiedyś u mnie... Dobra. A pewne... Dobra, mnie to tym za bardzo to nie interesuje, ale... Oczywiście. Co ty tu masz ciekawego? Barbarzyński topór. No, nawet... Całkiem nieźle. Ale jak chcę tylko sobie strzały kupić... Od ciebie, Orlanie. Krótki łuk, nie. Skórzany pas, też nie. Dobra, chyba wszystko już. Mam potrzebne, to co mam potrzebne. Strzał mam 88, no trochę słabo, ale... Dobra i to. Czy działo się tego? Nie mam pojęcia. Kiepska sprawa. Dobra, idziemy na górę się przespać dwa razy. Pod dzień, znaczy no, w łóżku. Dwa razy po kolei. No, coś takiego można powiedzieć też. Aha, jeszcze jedno. Wybaczcie, że będzie taka zmiana właśnie mikrofonu, ale ten mikrofon taki, co wcześniej jeszcze miałem, popsuł mi się, nie wiem jakim cudem. Chyba mi się no, wydaje na streamie, co nie? Źle sobie podłączyłem go i się wykrzywił taki kabelek, wiecie, tak jak się podłącza się na przykład te słuchawki właśnie do komputera właśnie. Ale dobrze, że miałem jeszcze mikrofon przy tym, przy mikrofonie, znaczy przy słuchawkach właśnie. Dobrze, dobre i to. To za daleko, aha. Tego zabrał. No zamykaj te drzwi, bezi. W końcu to była jego decyzja. Ui, fajnie. Nie doszło do mnie nic na ten temat. Nikt nie chce tego słuchać. No co jest? Dlaczego nie mogę? Mhm. No dobra, ale minęło już przecież... Tego jest więcej, wierz mi. 15 dzień już je mamy w grze? Ujoj. Trochę dużo. Powiem wam szczerze. Naprawdę w to wierzysz? No kurde. Sam tak mówiłem. Ojej. Nie mam. Czy coś się w końcu zmieni? Może tutaj trzeba do niego iść, do Orlana? Jak to wie, ludzie? Dobra, fajnie, nic nie gadata. Gra się pewnie zbugowała, ale kto wie. No idziemy dalej, co nie? A czekajcie, wykonałem to? Wykonałem, farmer w potrzebie, dobra. Okej, co my tu mamy jeszcze takie misje, które są takie bardziej potrzebne do... do zrobienia na jak najszybciej.
trochę lipnie. Do dna to zrobimy może zaraz, niedługo. No trochę lipnie, powiem wam szczerze. Naprawdę w to wierzysz? Mhm. No dobra. Tylko teraz, żebym się nie pomylił. Nic mnie już nie widzi. Słoneczny aloes, nie? Znajdzie przy legowisku czarnego trolla. Tego na razie nie będziemy robić. Myśliwy gan. Teraz sobie muszę przypomnieć. Do majątku ziemskiego. Do klasztoru to nie. Jak się szło do... Chyba tędy, do tego, do... Do górniczej doliny właśnie, tędy się chyba szło. Tak mi się wydaje. Muszę sobie też trochę poprzypominać tych... Te miejsca właśnie znowu. W gotiku naszym. Kochanym. Tak jak Gimper to mówił przy jedynce, jak nagrywał właśnie. Ale cóż. Nie gadajmy o Gimperze, co nie? Bo i tak jak go tak za bardzo nie oglądam tam, to po co mam mówić o nim, co nie? No ale... No dobra, żartowałem, troszkę go oglądam, ale rzadko go. Rzadko. Powinien był wiedzieć lepiej. Najwięcej to oglądam. Omówiłem wam chyba już kiedyś. Co nie? A jak? Nie wiem, ty mi powiedz. Teraz to tak najwięcej, powiem wam szczerze, oglądam tego. Sarge'a. Wiecie, który to może jest. Lub nie wiecie, nie wiem. Aha, tu mamy tego Greka, ta... Chwila. To nie tędy. Ajajaj. Chyba nie tędy. Do majątku, do tawerny? Kurde, się pogubiłem teraz. Ajajaj. Czekajcie, bo ja już... Zapomniałem, jak się szło, kurde, do tego miejsca. Znaczy do... Sagitty właśnie. Kurde, pamiętam jeszcze wcześniej, tylko już znowu pozapominałem. Czekajcie, to jest za farmą. Kurde, muszę sobie przypomnieć, ale nie chce mi się teraz za bardzo przypominać tego miejsca, gdzie ta zamieszkuje, znaczy gdzie zamieszkuje Sagitta. Czekajcie, sobie wezmę mapkę. Może na mapce coś będzie więcej. No właśnie... Chwila, bo ja już sobie przypominam chyba. I ja muszę iść... Kurde, nie pisze tu nic więcej, gdzie ona mieszka. Ja pierdzielę. Ale to... Aloes znajdzie już przy legowisku czarnego trolla. To aż tutaj. Ojoj. No, na razie sobie tę misję... Znaczy... Kurde, nie o tej misji mówiłem. Jezu, te coś... Kurde, plotę. Czuję weekend, dlatego. Trzeba odpocząć trochę, ale dobra, nieważne. To musimy najpierw... A, to najpierw zrobimy tego. Umyśliwego Gana. No tak, zapomniałem znowu. To idziemy tam, gdzie jest właśnie górnicza dolina. Jak się idzie do górniczej doliny, to będą dwóch paladynów właśnie, tylko nie pamiętam już. To połasz bandytów. Na razie mi to niepotrzebne jest, to będzie dopiero za jakiś czas ta misja będzie robiona pewnie. Jeszcze zobaczymy tak kiedy konkretnie. Ale na razie zawróćmy sobie tam, gdzie byliśmy wcześniej. Źle poszedłem znowu, aj. Powiem wam, że te miejsca w gotiku się mylają. Bardzo mylają się każdemu na pewno. Mi też się mylają te miejsca. W ogóle tu jest... Duża mapa i dużo tutaj miejsc jest właśnie w tym, w drugiej części. W trójce to tak już trochę mniej jest tych miejsc. Ale też można się pogubić, ale troszkę mniej niż w dwójce. Trójka jest jakoś tak zrobiona, powiem wam szczerze, łatwiej, wiecie? W ogóle według zadań też. Bo w dwójce się robi dłużej niż w trójce. Bo w trójce to tam można powiedzieć, że zadanie za zadanie można zrobić na przykład na odcinku, nie wiem, z 5 może, z 6. A tutaj w gociku to jedno na dwa odcinki może. No zależy jak to nagrywa właśnie. Jak ktoś
Jak na przykład te zadania realizuję, wiecie jak to jest. Z tym nagrywaniem. Nie mogę kurczę nagrywać przez godzinę, ale nic nie zrobię, żadnych zadań. Czekajcie, żebym się teraz nie pogubił. Tędy trzeba iść, tak jest. Ja sobie tutaj wyjmę sobie najpierw łuk, żeby było bezpieczniej dla mnie. Bo tu mogę wyjść na... Bo tu mogło być wyjść nawet za jakiegoś drzewa wilki, wiecie, bo to chyba ich nie zabijałem ostatnio. No, dzikie na przykład też. O kurde. No nieźle. Ach, te dziki, Boże, jak ja nie lubię dzików. O Jezuś. No idź. No idź, 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 idź. Nie, nie, tylko nie to pielce. No fuck. No ale cóż, idziemy dalej. Ja się boję. Ja się boję topielców, kurde, one są mocne jak nie wiem jak. Cholernie mocnie, tak jak samo jak te dziki. Ścierwy, ja to ja dam radę jeszcze z nimi, ale... Tego dzika to za bardzo nie dam rady, wiecie. No ale cóż. Dobra, jest tu myśliwy ten gun, czy nie ma go? O nie. Nie, 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 nie. Tylko nie to. Gdzie jest ten myśliwy gun? Tak przede wszystkim, bo ja go nie widzę w ogóle tutaj też. Ścierowojad, ścierowojad. Oh my god. Dobra, pięknie. Troszkę mi odjęli, ale co tam. Damy radę. Ścierwojadami to tak już... Dam radę, ale z tymi... tymi... lepszymi potworakami nie za bardzo nie dam rady jeszcze. Łukiem zabić ich. Który jest bardzo słaby na dodatek. O, premia punktów. Czegoś tam dodało chyba mi, ale nie jestem pewny. Dobra, idziemy dalej. Nie wiem, czy on tam będzie, ten gun, ten myśliwy, ale ja go nie widzę. A jest! Jest gun. Dobra. Okej, mamy go, fajnie. Dobrze, że żyj zabił go. Odłóż broń! Ej, ale... Aha. Spryciarz! Nie. Kurde, a ty się nie boisz za bardzo, ganie, że to pielce są z tyłu? Ej, ziomuś. Beka. Nie no, kurde. What the fuck, jak ja mam go zabić? O Jezuś, nie! Nie! Znowu jedna z tych głupich bez... Oh my god! What the fuck? Aha... 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 No po prostu... Powiem wam szczerze, epicko się zaczyna. Epicko się zaczyna z tymi... potworkami. No nieźle. Kurde. Oh my god. Kurde, tak myślę sobie, jak go też zabiją. Czekajcie. Nie mam czasu na takie rzeczy. Tu sobie ostatnio zapisałem grę, ta. Inaczej bym się do tego zabrał. No trochę lipnie. Kurde, muszę znowu tam się wracać. Serio. Kurde, nie chce mi się za bardzo zostawiać tej misji na później. Ale który mam poziom, tak przede wszystkim? Kurde. Siódma my dopiero, co nie? Trochę lipa, powiem wam szczerze. Znowu. Kurde. Przydałoby się, powiem wam szczerze. Nie, serio, lipa, kurde. Gothic 2 to... oj, trudna gra jest.
według mnie. W ogóle, to atakowanie tych potworków, kurde. W trójce jakoś daje radę, ale w dwójce, kurde. Jedynka, powiem wam szczerze, tam nie było takich jeszcze mocnych potworków w jedynce, ale w dwójce już się zaczyna. No niestety, kurde. Ale w ogóle fabularnie też zrobili fajnie tą część. Kurczę, tak myślę sobie... Czekajcie. Ostatnio zrobiliśmy właśnie tę misję Farmer w potrzebie, to tam trzeba było zabić tych dwóch najemników. Ostatnio też... bandyci chyba też. Tu już zaczęliśmy, znaczy... kontynuowaliśmy troszkę ten do dna, tylko nie wiem dlaczego mi się tego nie wiem dlaczego nie da się tego zrobić dalej, albo jeszcze raz przespać się, kurczę, też tak myślę sobie, żeby się przespać jeszcze raz, ale nie wiem czy to coś da mi, a może coś mi da, kto wie. Nie mówię ci przecież nic nowego. No nie wiem, kurde, bym wolał już zakończyć to zadanko. Ja bym miał już, wiecie, święty spokój z tym robieniem zadania tego. No ale... kurczę... Trzymam się od tego z daleka. No nie wiem. Sam by na to nie wpadł. Do tawerny? What the fuck? Aha. No spoko, fajnie. Zamykajcie drzwi, basic. To nie mój problem. Nie musisz mi tego mówić. Czy działo się... Nie mam pojęcia! To rzeczywiście prawda. No kurde, wiem, co jest? No, jesteś nareszcie. A. Czekałem na ciebie. Co się stało? Konkurs sam picia tak właśnie się zakończył. Aha. Tym razem zwyciężył Randolph. Rukar chyba miał zły dzień. Nikt nie chce wiedzieć. Twa wizyta bardzo mnie raduje. Proszę, zostaw jak długo zechcesz. No okej, okay. Dobra. Sam tak mówiłem. Dobra, gdzie jesteś, Randolph? Jesteś tu. Chwila. Właśnie, chwila. Mamy kaca? Nie, w końcu się udało. Wygląda na to, że Rukar długo... Chwila! Ciągle to samo. Ej, dlaczego? Nie oddał mi tej kasy. Ej, what the fuck, co jest? To mnie wcale nie dziwi. No właśnie, mnie też. Że nie oddał kasy. No dobra, wykonałem to zadanie, fajnie. Jeszcze zostało nam... O to jest najgorsza, znaczy... O to jest najgorsza misja według mnie. Bo to jest prychający ten zębacz właśnie. Joe, to sobie zrobimy, to też. Zrobimy tylko... Tylko pewnie dopiero w drugim rozdziale tę misję zaczniemy. No jeszcze trochę zostało nam do tego drugiego rozdziału. No ale co, szybko zrobimy to. Spokojnie. Dobra. To tylko plotki. Nie można na tym polegać. No dobra, okej. To idziemy teraz, właśnie się już pogubiłem, powiem wam szczerze. Ten sobie słoneczny aloe zrobię poza nagraniem, bo to trzeba przynieść to i tamto. Wiecie jak to jest. Dalej. Ten prychająca istota to sobie zrobimy jeszcze za jakiś czas, jak będziemy właśnie silniejsi. A teraz idziemy sobie do... znowu do miasta. Do Bromora właśnie, tego właściciela burdelu właśnie. No ale cóż, nie będę wymawiał tej nazwy kolejnym razem, nie? Nie będę wymawiał, tylko do tego miejsca pójdziemy właśnie. No ale idziemy, co nie, kurczę. Trzeba zrobić to serię w końcu. Wiem, opierdzielam się jak... Nie wiem kto, nie wiem jak, ale... Trzeba skończyć to serię wreszcie. Bo ja miałem już wcześniej skończyć, jak mówiłem właśnie ten Wiedźmin niepotrzebnie. No ale Wiedźmino szybko zakończyłem, fajnie. Bardzo mi się ta seria podobała, też gra też oczywiście. I tak dalej, i tak dalej. Tylko się trójeczka nam została i wszystkie części będą już, wiecie, zrobione. Wiedźmina. I Gotika oczywiście też będzie zrobione.
czwórki nie będę, nie. Potem ktoś się jeszcze kiedyś pytał właśnie, i za bardzo nie pamiętam kto, ale miałem taki komentarz, czy będę nagrywał właśnie trójkę i czwórkę. Mówię od razu, że czwórki nie będzie na moim kanale. Jak chcecie obejrzeć czwórkę, to możecie wbijać na kanał właśnie Brawliego, Brawly Games. Nie wiem jak to się pisze. No mniejsza z tym. Brawly Games właśnie. I on nagrywał właśnie tego Gucika czwórkę. Nie pamiętam już kiedy, ale dawno. W ogóle ta część w ogóle mi się nie spodobała. Ale dziwię się, że Fallout 4, Fallout, no mniejsza z tym jak to się wymawia, gorszo ma ocenę na gry online niż Gothic 4, wiecie? Aż się sam kurka wodna zdziwiłem. Myślałem, że będzie, nie wiem, 9-0, kurde, tak jak Wiedźmin, wiecie, trójka. A to okazuje się 5, bo właśnie w szkole, która sama było 4.7, patrzę w domu, patrzę, 5-0, troszkę podskoczyło, ale to jest za mało, powiem wam szczerze, za mało. Ale się sam zdziwiłem aż. Sam się zdziwiłem aż. No ale cóż. Ale cóż. Myślałem, że będzie, ajajaj, jednak przeliczyłem się jak na to grę. Ale trójka była chyba 8.7 właśnie, mi się tak wydaje, ocena gry, czy 8, nie wiem, nie pamiętam za bardzo. Tak, Bromor, dobra. Ej, no ale... Nie tak, kurde. No właśnie. To twój interes? Jestem Bromor, to mój przybytek, a to moje dziewczyny. Lubię je. A jeśli ty też je lubisz, to za nie zapłacisz 50 sztuk złota. I lepiej nie myśl o wszczynaniu tutaj, bo... Dobra, okej. Wszystkie... Oczywiście, nie chodzi... A, rozumiem. Powiadomiłem o tym straż, ale nie zdołałem trafić na jej trop. Przewinął mnie chcący. Ajajaj. Jak długo jej nie ma? Pewnie kilka dni, nie pamiętam dokładnie. Musiała uciec z jednym z klientów. Nie mówiąc już o tym, że ukradła moją cenną... Jak tylko ją dorwę, na długo mnie zapamięta. Co cię to obchodzi? Spokojnie, ziomuś. Zatem idź. Ktoś musi pracować. Kur. Dobra. Trzeba po prostu słuchać. Chodźmy na... To twój szczęście. No dobra, okej. No okej, idź szybciej Nadia, idź szybciej, bo ja będę szybciej od ciebie, wiesz? 5 razy zejdę z góry na dół i tak dalej. Tu będzie... A co tu się robi? Pek, gdzie jest Pek? Gdzie jest Pek? Ach, kurde. Romantyk z niego, a jak? Co nie? A jak? Żadna wielka sprawa. Hej, człowieku. A jedź pan. W cholery. Tak, to bardzo typowe. Żadna wielka sprawa. Możemy już porozmawiać? Tutaj nikt nam nie będzie przeszkadzać. Wszyscy. Bromor nie lubi, gdy gadamy z klientami. Powinien w godzinach pracy. Kocie, co się stało tobie? Chcesz wiedzieć więcej. To jest taki o dziwny masz łeb. Byś był, nie wiem. Nie wiem, czy będę w stanie ci pomóc. Ale wiem, gdzie jest. Oj, kiciuś! Kiciuś! Ech, kiciuś! Co z tą Lucją? Nikogo nie smuci, że jej już tu nie ma. Czemu? Wykorzystywała wszystko. Była dziwką. To gdzie się zdarzyło? Często zadawała się z Elwrichem. Elwrich. Stolarza z dumy. Założę się. No dobra. Pewnie na jednej. Gdzie jeszcze mogli uciec? Do bandytów. Możesz mi Słyszałam, problem polega na tym, że nie wiem na ile wiarygodne są. Lepiej pomów, przykro mi. Co z nami, kotku? Na pewno nie chcesz. Tak, to bardzo przykro mi. Szkoda. Oj tam. Walić to. No dobra, co my tu mamy? Lucja i złota misa Bromora. Fajnie.
Kogo tam żal? Kogo tam żałujecie? Oj, pomyliłem liczby, czekajcie jeszcze raz. 3-4 właśnie. No cóż, moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!